Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów Telewizji Beskid i oczywiście zachęcam do biegania, nie tylko na festiwalu biegowym. Ja się pieniądze. Halo, czarownice i to reszta. Ja cię czarownice. Nie ma Indianin, a krawki? Będę skalpował. Jest jakiś nożyk? A, jest. Tomahawk jak. I finał biegu małopolskiego. Zwycięzca eliminacji. 84-71. Piotrek Buliński wygrywa. Co pani tutaj robi? No jak to co, biegać przyszło? Festiwal biegowy w końcu. Jutro biegniemy? Dzisiaj już na Krynicką Milę i na nocny bieg. A jutro życiowa dziesiątka. Nocny bieg dzisiaj? No pewnie. A na ile to jest? 7 kilometrów, jutro na 10. A, ten krótszy, nie ten? Nie, spokojnie. Bez szaleń, z przeziębieniem nie ściga, więc bez szaleń. Bez zobaczenia. Na ile? Na 10. 10! Co ty no, 10! Miałam dzisiaj startować na 1600, ale stwierdziłam, że nie będę tracić swoich sił. Aha. Na bieg. A w niedzielę dziś biegniesz? W niedzielę? Nie. Nie? Mistrzostwa świata? Górski? No ja tak, pewnie. A widziałeś, żebym miała jakieś miejsce do biegów górskich? No ale biegałaś takie rzeczy. No biegałam, próbowałam, ale nie jestem w tym dobra. Niestety. Mamy specjalne urządzenia. Wspomagające? Dobre, dobre. Co to jest? Jakiś nowy wynalazek. Dzień dobry. O, Kraków się przebrał. Nie poznałbym. To z Krakowa na miotle, ładnie. Ładna, tego. Tak na wróble. No daj głos, daj głos. To maczugą ich, maczugą. Tego lekarza najlepiej. Biedronkę, Biedronkę. Nie, Biedronek się nie. Hej, hej. No i panterki są. Są, różowe nawet. A tu przebrani w Nordic Walking, no proszę. Nie, nie przebrani, my tylko kibicujemy. Telewizja Beskid, nie mają telewizja Beskid. Pokreślim nogi, czy chcesz. Nie ma co już, nie? O, tu zima nastała. No. I Zoro jest. Zoro jest. Szpady nie ma co prawda, ale buty są. Nie mam butu. Ale masz super zęby, jest też. Ludzie na szpiku, o! I mleczarnia też jest. Okej. 3, 2, 1. Przebrany za nie wiadomo kogo. Tu jest piękna czapka. Super. Indianin, Winnetou. O, jest. Tomahawk. Brawo, czerwonoskóry. O, człowiek przebrany zabiegającego boso. Brawo, super. Anioł, Michał Anioł. Człowiek w pampersie. Oto Talib. Wow, nie strzelaj, super. Dziewczyna z trąbą. Ladies, tutaj, proszę. Ladies Gaga. Japońska gejsza. Kobieta królik. Mały diabeł. Super. Człowiek pod parasolem. Super. Tutaj dziewczyna z trąbą. A tutaj, proszę, pomarańczowo, zielono, niebiesko, czerwoni. Brawo. Mały motylek. Było sobie życie. Kobieta, pięknie. Wow. Niesamowite. Lord Vader, proszę państwa. Gwiezdne wojny. Krasnoludki biegną. I taurony. O, pięknie. I oto proszę, krasnal. Na ziemię, Gaulo, na ziemię. Proszę, jest coś w stylu tygrysa. I człowiek z miotłą. Strach na wróble. O, tutaj bardzo fajne dziewczyny też były. A tutaj co? Bardzo fajne. O, matko jedyna. Strach się. Szkocka krata. I tygrysie buty. Jaskiniowcy. Fred Flintstone i Wilma. Brawo. Brawa dla jaskiniowców. Brawa.
na Ironmana czeka. Myśmy wyskoczyły z pracy. Brawa dla Duszków. Do roboty. Dziękujemy. Idziemy do roboty. Wspaniały. Oj, jest też Kogut i Marynarz. Pantera. Różowa Pantera z Biedronką. Królewna Śnieżka. I hrabina, wow, hrabina Małgorzata. Niesamowite. Jak? Super, świetnie. Bardzo zadowolona. Na nasze serca lejecie, pięknie. Mała pszczółka. Proszę, jest Tygrysek i święty Mikołajek. O, żwawa Baba Jaga, żwawa Baba Jaga. Pięknie. Tak jest. Super. No i co? Wszyscy, proszę Państwa. Brawa dla przebierańców! A gorąco. Nie jest gorąco, no co? Poszczerałem trochę, wiesz, bo mogłem biegać i strzelać równocześnie. Dostałem pozytywne wibracje, więc jest jak najbardziej gorąco. Aha. Jutro biegniesz gdzieś? Dzisiaj biegnę w nocnym, jutro na dziesiątkę. A na ile? Dzisiaj siódemka w nocnym, a jutro dziesiątka. Okay. Na tabloniu. W tym samym stroju? No nie no, muszę się ubrać troszkę cieplej. Aha, ale może być za zimno. Ale dziękuję, nie? Ale tak. Ale się pojawiają z panami. Trzeba przytulić. Ale trzeba mu przytulić. Dobrze, teraz muszę pozdrawić kogoś. Chciałbym pozdrawić w szczególności swoją mamę oraz moją ciocię, które zainspirowały mnie do tego posunięcia. Masaże? To jest do masażu, tak rozumiem? O, Graków chciałby się wymasować. Tak, to... Jaki tu jest ciężki? Ciężki? Cała rodzina pszczółek. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy bardzo, dziękujemy, dziękujemy. Co ją to nosić? Nie! Jeszcze, ja potrzebuję. A to tak się nie liczy. Dobre, tak. Ja myślałem, że jakiś klub go, czy coś, reklamujecie. Pięknie. No tak, no. Naszym wyglądem, no to i figurą. No dlaczego nie? Oczywiście, że tak. Biegają panie normalnie? Tu biegniecie, tak? A w niedzielę coś? Po prostu je kocham! Muszę powiedzieć, że jak wczoraj z przewodniczącym Berdychowskim żeśmy się rozstawali, mówi, koniecznie musisz w którym biegu wystartować. Ja nie miałem żadnego problemu z wyborem. Przyjeżdżam na 14 bieg Małopolski. Niestety z uwagi na wiek się nie zakwalifikowałem. Przyjdzie mi za chwilę pokonać dystans o kilometr dłuższy. Każda setka dla mnie to będzie ogromne wyzwanie, ale bardzo serdecznie Was witam w Krynicy. Cieszę się, że przez te najbliższe 3 dni to właśnie będzie stolica polskich biegów, że tutaj będziemy dawali przykład, jak można spędzać swój wolny czas, nie tylko siedząc przy komputerze, bo to przecież żadnego wysiłku od nas nie wymaga, ale właśnie poświęcić się, czasami powalczyć ze swoimi słabościami. Dziękuję Wam, że jesteście tutaj. Życzę Wam wszystkim miłej zabawy, bo przecież sport to zdrowie. Hartujcie swojego ducha. Wszystkiego dobrego. Brawa dla Amora. Amor w pampersie. Tak jest. Brawo. No i proszę Państwa, zwycięzca biegu przebierańców. Grzegorz Drost. Oto i Grzegorz i oto i Drost. Marszałek województwa małopolskiego. Ryszard też przybija piątkę. Grzegorz Drost. Mateusz Maszok oraz Joanna Marcin Julia Jabroży. Wielkie brawa, proszę Państwa. Co ty tu robisz, ta kobieta? Krynicy. No co nie, no przyjechałem na festiwal, nie? No to jest duża impreza w Polsce, no to powinno tu być. Słowacy wszyscy. Jutro coś biegasz dzisiaj jeszcze? Tak, dzisiaj biegam Mile i jutro biegam do Górki i Dychę. Walka o drugie, trzecie miejsce, ale to eliminacje, przypominam cały czas.
eliminację krynickiej mili, proszę Państwa. 1609 metrów. Brawa dla tej pani, proszę Państwa. Panie marszałku, to jest jakiś zakład, czy normalnie biegamy tak? Ja miałem nawet zamiar 10 km tu przebiec jutro. Dlaczego nie? Ponieważ mi się defekt z kręgosłupem przytrafił. Jak zacząłem trenować, może za ostro ruszyłem i musiałem zrezygnować, także to był jedyny powód. Tak. 1600. Szalone. Tak, nienormalne. I wystartowała krynicka mila. Eliminację kategoria Masters plus 35 mężczyźni. Najlepsza kategoria, drugie pewnie. Najlepsza. Tak powiem. Poniżej tego 35 lat. Zobaczymy, jesteś zaproszony, tak? Tak, będzie, jest już identyfikator. Ci co, dzisiaj będziesz pierwsza? No, chyba nie. Staszek Marzec, brawo Staszek, trzecie miejsce. Przypominam, że 20:45 finał. 20:45 finał mężczyzn. We wszystkich zresztą kategoriach finały krynickiej mili o 20:45. Brawa dla zawodników. Teraz ciekawe, kto będzie walczył o 30 miejsce. Tutaj jeszcze jest czołowa druga dziesiątka. Brawo. Jest pan marszałek Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego. Brawo. No myślę, że całkiem przyjemnie. Wiadomo, że z górki było łatwiej, pod górkę trochę trudniej, no ale ostatecznie te 1600 metrów można sobie jakoś poradzić. Roześmiana blondyneczka! Nawet z opaską na kolanie! Witamy pana Łukasza! Co tam, dzieci? Wszystko w porządku. Jeszcze nie piłem. Nie? Jeszcze nie wypiłem. Chory jesteś? Nie było czasu, to rozprasza. Smaczne. Ja w tym roku mam świeżą, zrobiłem. No to przywieź ich, co mi się będziesz chwalił. No, to muszę spróbować, co żeby. Będziesz jutro? Będę. To takiego małego kubusia dostanie. Ale. Na próbę. Ale jutro co biegniecie? Dyszkę. Aha, Maciek Ciepła, tutaj nam... Marcin, przepraszam. Pierwszego dnia się zaokoło. Kręć młode wilczki, jak tak ładnie pan zapowiada. Daj mi na zachętę. Brawo, kościół zawodnicy razu mocno. I zobaczymy, kto z nich tutaj przybiegnie najszybciej. Prosimy, prosimy, to jest Adam Czerwiński. To jednak nie Marcin, Adam Czerwiński. Tu zawodnik w koszulce z biegu Ursynowa. Sączyński Adam i Mateusz Golonka jest. Ten, którego miałem przyjemność zapowiadać w Częstochowie. I teraz zawodnicy kolejni. Wielką ławą wpadli, jakby się umówili tutaj grupą. Dobiegają jeszcze. Cześć. Co biegniemy jutro? Rozgrzewka przed maratonem niedzielnym. Który będziesz? Drugi ucieka, zależy od rywali i od dyspozycji mojej. Zobaczymy. Będę się starał jak najwyżej. Po co ty przyjechać, ty biegać nie umiesz? Nie umiem, coś tam biegam, nie? Brzuch. Skurzę troszeczkę. Co biegniesz jutro? Dzisiaj, znaczy jeszcze dzisiaj biegnę nocny, jutro biegnę dychę, no i na górę parkową. No. Cześć Rzesiu. Cześć Łukasz. Co będziesz bieg? Irona. A, czy za chwilę zaczynacie, tak? No, drugie duże będę biegł. Pierwszy dzień festiwalu 2013, Krynica, drużyna Polskich Linii Lotniczych LOT Dream Team, przed chwilą rozgrzewka, za chwilę zaczynamy sztafetę, jutro dychę, a w niedzielę koronny maraton, Koral Maraton. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia na wizji 7 Dolin TV, Beskid TV. Beskid. Pozdrawiamy, lot górą. Patrzymy jakie loty, o gorczyca idzie. No i co, elita widzę jest tak samo. Moje rodziny? 66. Cała rodzina przyjechała, no bo jak? Słyszałem, z nogą jakieś akcje miałeś ostatnio. A, już się zrosło. Zrosło się? Szwy ściągnięte. Jak to zrobiłeś? Co się stało? Podkląłem się 30 metrów przed metą. 30 metrów przed metą? Ale byłeś pierwszy? No, byłem pierwszy. Jutro dziesiątka, jutro trójka i jeszcze w niedzielę. Tak na deser. Maraton. Brawa dla żelaznych lekkoatletów.
Ludzie z żelaza! Był kiedyś taki film, Człowiek z żelaza. Wystartowała druga seria Krynickiej Linii. Na czele Zygmunt Berdykowski. Wielkie brawo. 18, 162, 156, 140. Pierwsza odsłona Iron Run. Gdzie jest pan Zygmunt? 5,40 teraz. Dobrze. Będzie co odrabiać. Zygmunt Berdykowski! Brawa dla pana Zygmunta! Brawo! Panie Zygmuncie, 5,53. 5,53. Będzie co odrabiać już dzisiaj podczas biegu nocnego. Jutro podczas biegu na dyszkę. Podczas biegu na 3 km. No i w niedzielę podczas maratonu, koral maratonu. Będą słupki ustawione. Mamy słupki ustawione, damy biegiemu i ten tu jest trawa. Okej, czyli robimy ruch prawostronny. Tak. Woda ciągnie! Dajesz! Poszły bardzo mocno, lekko jest z górki, potem ciasny zakręt pod kątem ostrym. Pobiegną tutaj za budynkiem. Będą nabiegać w lewo, zmiana. Pałeczka nisko, żeby został czytnik, żeby zostali zczytani, odczytani. W lewo, potem w lewo, uwaga. Idą. To jest UKS Budowlani. Młodzi zawodnicy, bardzo dobrze, że młodzi próbują walczyć. To co, ten zawodnik z Rytra, tak? Wielna. I następna zmiana, idzie zawodnik, idzie, tak jest. Dają młodzi zawodnicy. Trochę zimno jak na bieganie, ale przybyliśmy tutaj na taśmę, także myślę, że przy dobrej formie Hanika i Miłosza spokojnie utrzymam trzecie miejsce, na tyle razy się stać, tak myślę. Ja żyję jeszcze. Tu masz kopię. Pozdrawiam. Beskid TV. Przypinania numerka. Jak tam na nogach cię czeka 3 dni? Nie, jeszcze regaty mam. Nie będziesz do niedzieli? 156. Dzień dobry. Dzień dobry. 90. 51. 14.76. Nogi, setki nóg. Prostadzione nasze nogi. To ja jeszcze raz też Cię pozdrawiam. Kasia, pozdrawiam Cię. Pozdrawiamy też Cię. Pozdrawiam Cię. Kasia, mamusia też Cię pozdrawiam. Mamusia. Gdzie jest profesor Gliński? Pozdrawiamy pana profesora. Wystartował bieg nocny, 7 km do pokonania. 7 km. Powodzenia na trasie. Pozdrawiamy was serdecznie. Iron Run w tym biegu nie biegnie. Za chwilę poprosimy Iron Run. Nie wiadomo co, nie? 71. Gdzie jest ten sędzia? Nie ma wtedy sędziową. Trzeci korytarz. Co tak, Gabrysiu? 129. Tak, druga w kolejce. 192. Przez parę sekund. 127. I numer 9. 126. I 121.
Czyli jak machnę ręką, to są 13. Panowie z tyłu, jest 3,5 km w górę, 3,5 km z powrotem na dół do tej bramy mety. Wybiegacie tutaj z deptaka, tak, na trasie jednej mili. Później cały czas prosto wyputowaną trasą i w prawo. Droga jest zupełnie zamknięta dla was. Wystartowała prowadząca. Brawa dla niej. Druga zawodniczka i trzecia. Brawa dla nich. Trzy zawodniczki już na trasie. Cztery. Cztery zawodniczki już na trasie. Sędziowie widzą tam dokładnie, ile czasu upłynęło od startu pierwszej. I puszczają swoje zawodniczki. Puszczają. Marek, uważaj. Dobra. I kolejna. Jest, Kasia poszła. Jubilej. 210, 80, 124, 29, 114, 25, 36. Startował lider, brawa. I już drugi, i już trzeci. 10. Siebie. Będą minimalne różnice podczas życiowej dziesiątki. Iron Run mężczyźni, czołóweczka. Minimalne odstępy będą sekundowe. A tych czterech, co przebiegło, to w ciągu sekundy czterech, proszę państwa. Zimno. Szybkie tempo było. Naprawdę, ta górka była zdrowa. Powalczyli z biegiem nocnym. Pan z niewielką przewagą. Grupka się uformowała. Nie opłacało się biec samemu tak szybko. Po prostu uformowaliśmy się, trochę nie odeszli na samym szczycie. I później był zbieg, doszedł na klinicie ktoś. Jasne, jasne. Czyli jutro dziesiątka, znowu grupa i znowu walka do samego końca, tak? No to już będzie bardziej czajnie się z tą. Jak wygląda pan kwestia regeneracji? Regeneruje się bardzo szybko, ale nie jestem aż tak wytrzymały jak oni, bo dużo już startów oddanych. Jasne. Tydzień temu bieg piastów wygrałem w jakichś rzeczach. Więc będzie ciężko. Tak się nastawiałem na maraton, tak? To można wszystko zyskać. Wszystko stracić, jasne. A skąd pomysł w ogóle na Iron Runa? I tu kolejny. A, znajomy mi powiedział. Tak powiem, bieg ultra dzisiaj. Aha. Jak w tamtym roku, ale no, sprawdzić się, tak? Zobaczymy, jak moja regeneracja właśnie na takim biegu. Trzech zawodników równolegle. Profesor Gliński na mecie. Profesor Gliński, pozdrawiamy pana profesora. Pan profesor przemknął w bardzo dobrej formie. Panie profesorze, Krynica pana pozdrawia. I kończyweczka, mocny sprint, 49, Iron Run. Z góry było gorzej, lepiej pod górę.
Także czas bardzo dobry. 34:59. Jutro spotykamy się pod Parkową i na 10. Brawo! Co tak późno? Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Ile już jest teraz? Ile czas? Nie wiem, ale dałyśmy radę. Brawa, proszę Państwa. Było ciężko, ale trzeba być twardym. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy się. I końcóweczka, panowie, brawo. Bieg nocny, 7 km. I tutaj rozciągnięta stawka biegaczy. Pozdrawiamy was serdecznie. Końcóweczka. Tradycyjnie, do końca. Mocna walka pana Zygmunta z trasą, z czasem. Brawo! Zygmunt Werdychowski, Iron Run! Brawo! Dla pana z numerem 78. Pięknie! Teraz się tylko ubrać, ciepło zjeść coś i przespać. Brawa, proszę państwa. Idzie odpoczywać, co? Idziemy się wyspać. Wszystkim polecamy, zachęcamy do biegania. To naprawdę wspaniała forma wypoczynku. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc, do jutra.